Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie i zapraszam na listę hitów polskiego game devu, o których pewnie nie słyszeliście. Lista największych krajowych hitów komercyjnych jest pewnie dobrze znana większości graczom. Nie ma więc potrzeby ponownie wałkować tego tematu. Spójrzmy jednak na sytuację z innej strony. Polski game dev tak się rozrósł, że sprzedażowych hitów jest więcej niż może się wielu wydawać. Dzisiejszy ranking będzie poświęcony właśnie takim grom popularnym, dochodowym, ale jednocześnie mało znanym szerszemu odbiorcy. Oczywiście, wiele z niżej wymienionych gier nie robi takich wyników sprzedażowych jak Wiedźmin czy Dying Light. Ale największe blockbustery ciężko przebić. W zestawieniu znalazły się więc produkcje, którym daleko do rekordowych wyników, ale ich liczby i tak są imponujące. Mam nadzieję, że dzięki tej liście odkryjecie kilka dużych sukcesów krajowej branży. Zaczynamy. 60 Seconds. Poznański game dev nie jest szczególnie rozbudowany, ale to właśnie tam powstała najbardziej dochodowa polska gra. Tak przynajmniej twierdzi część osób, które pod uwagę nie biorą wielkości przychodów, a zwrot z inwestycji. Faktem jest, że zaczynająca około 10 lat temu ekipa Robot Gentleman 60 Seconds traktowało jak jeden z kilku projektów, od których mieli zacząć funkcjonowanie swojego studia indie. Z pozoru prosty projekt o zarządzaniu zasobami w przeciwatomowym schronie nagle stał się ogromnym hitem, który do teraz znalazł aż 4,2 miliona nabywców. Około połowa to PC. Reszta to konsole i mobilki. Przy tej skali jest to wybitnie dobry wynik. Dla porównania 60 Parasecs, czyli kontynuacja przenosząca akcję w przestrzeń kosmiczną, sprzedała się w liczbie 650 tysięcy sztuk. Nadal świetny wynik jak na grę niezależną. Fishing Clash. Rynek mobilny nie jest często omawiany na gram.pl, więc największe krajowe hity z tego obszaru mogą być anonimowe dla wielu graczy. Jednym z takich tytułów jest Fishing Clash. Za grę odpowiada wrocławskie Ten Square Games, jeden z krajowych liderów rynku mobilnego. Swego czasu była to giełdowa gwiazda, która wielu inwestorom pozwoliła zarobić ogromne pieniądze. Wynikało to głównie z wielkiego zainteresowania właśnie Fishing Clash. W marcu 2023 roku szacowane przychody z gry wyniosły według Sensor Tower 4 miliony dolarów, co dało wzrost o milion dolarów w ciągu miesiąca. Niewątpliwie jest to pozytywny sygnał, zwłaszcza że od jakiegoś czasu wyniki Ten Square Games są coraz słabsze. Mimo wszystko ich najlepsza gra rocznie daje grubo ponad 100 milionów złotych przychodu. Takie pieniądze da się zarobić na grze o łowieniu ryb. Spodziewaliście się takich liczb? Kto grał? Koniecznie dajcie znać w komentarzach. Medieval Dynasty. Za najpopularniejszy polski survival uchodzi Green Hell, którego sukces jest dobrze znany. Nieco w tle produkcji Creeping Jar znajduje się stosunkowo młode studio Render Cube. Łodzianie mają na koncie jeden tytuł, czyli Medieval Dynasty. Ich produkcja o prowadzeniu średniowiecznej wioski już w połowie zeszłego roku przekroczyła milion sprzedanych kopii. Od tego czasu popularność gry nie słabnie. Wręcz przeciwnie, wersje na kolejne konsole, ostatnio PS4 i Xbox One oraz liczne aktualizacje sprawiają, że Medieval Dynasty ciągle poprawia wyniki. Samo studio liczy na to, że najlepsze dopiero przed nimi. Kolejne szaleństwo na punkcie gry ma przyjść podobnie jak było to w przypadku Green Hell wraz z pojawieniem się kooperacji. Wtedy być może Render Cube będzie miało kolejne powody do świętowania. My Hospital. Największy dotychczasowy hit Cherry Pick Games nigdy nie był tak wielki jak wspomniany wcześniej Fishing Clash, ale w swoich czasach robił ogromne wrażenie. Mówimy głównie o 2017 roku, w którym za sprawą My Hospital, studio znane głównie z bardzo malutkich gier mobilnych, wygenerowało ponad 15 milionów przychodów ze sprzedaży. W kolejnych latach wyniki niestety były już znacznie słabsze. Wynikało to głównie ze sprzedaży praw do My Hospital do fińskiego Q-Hub Oy, które zapłaciło za to 2,6 miliona euro. Słowo zapłaciło należy umieścić w cudzysłowiu, dlatego że Cherry Pick najpierw nie otrzymało płatności, a później kontrahent zbankrutował. Finalnie pieniądze trzeba było odzyskiwać od komornika. My Hospital nie był więc wybitnie dochodowym projektem na tle całej branży, ale w swoim czasie robił spore wrażenie. Szkoda, że ta historia nie miała szczęśliwego zakończenia. Succubus. Sukces Succubus jest zaskakujący z kilku powodów. Za grą stoi studio Madmind, które
błysnęło debiutem, czyli bardzo rozczarowującym horrorem Agony. Nieoczekiwanie ich kolejny tytuł, chociaż artystycznie wybitnym dziełem nie jest, okazał się sporym hitem sprzedażowym. Mimo że premiera miała miejsce w 2021 roku, w całym zeszłym udało się sprzedać ponad 160 tysięcy kopii tylko na PC. Zaskakujące jest to, że gra otrzymała kilka dodatków DLC, które sumarycznie zrobiły w 2022 roku nawet odrobinę lepszy wynik. Sukubus jest więc przykładem longsellera, produkcji, która w długim terminie utrzymuje stabilne wyniki finansowe. To pozwoliło zespołowi Madmind na znaczącą poprawę przychodów i spokojne finansowanie kilku powstających obecnie projektów. Thief Simulator, jeden z najpopularniejszych polskich symulatorów, jest dosyć dobrze znany i pewnie wielu wie o jego sprzedaży. Tylko czy każdemu jest znana skala? W tym momencie Thief Simulator ma na koncie ponad 2 miliony sprzedanych kopii tylko na Steamie. Do tego trzeba doliczyć duże konsole i Switcha, na którym gra często widywana jest na listach bestsellerów, głównie przy dużych promocjach. Oczywiście ktoś powie, że kilkumilionowa sprzedaż to zasługa właśnie ogromnych promocji. I tak, i nie. Przykładowo, ostatnia gra otrzymała pierwsze DLC i z tej okazji na Steamie cena spadła do około 13 zł. Dzięki temu w ciągu 72 godzin udało się sprzedać 150 tysięcy kopii. Świetny wynik, zwłaszcza jak na grę, która premierę miała w 2018 roku. Prawdziwy longseller. Traffic Puzzle. Największą obecnie polską spółką grową pod kątem przychodu jest Huge Games, a więc musiała się tutaj pojawić jakaś ich gra. Postawiliśmy na Traffic Puzzle, które może się pochwalić niesamowitymi liczbami. Niepozorna gra casualowa powstała we wrocławskim Piccadilla Games. W 2021 roku Huge Games odkupiło wszelkie prawa do niej za kwotę 39 milionów. Do tego dochodzi jeszcze 100 tysięcy za roczne wsparcie i konsulting. Dużo, prawda? To teraz wyobraźcie sobie, że nie mówimy o kwocie w polskich złotych, a dolarze amerykańskim. To już robi ogromne wrażenie. Dzięki tej transakcji Traffic Puzzle stało się wówczas trzecim filarem portfolio Huge Games, obok jeszcze popularnych Huge Casino oraz Billionaire Casino, których łączna liczba graczy liczona jest w setkach milionów. U-Boat. Drugi ukryty hit od Playway to U-Boat. Gra swoje początki ma w odległych czasach, w których Krzysztof Kostowski, prezes i założyciel spółki, zajmował się dystrybucją gier. Wtedy zauważył ogromny potencjał w serii Silent Hunter, która potrafiła utrzymać wysoką sprzedaż w długim okresie. Stąd też powstał pomysł na własną grę tego typu, czyli U-Boat. Ta od początku cieszy się nie tylko dużą popularnością, ale i wysokimi ocenami. Do dzisiaj sprzedano ponad 560 tysięcy kopii. W samym tylko 2022 roku było to 118 tysięcy. Sprzedaż utrzymuje się więc na stabilnym poziomie od premiery w 2019 roku. Pamiętajmy jednak, że to ciągle wczesny dostęp. Studio Deepwater ciągle ulepsza swoją produkcję i być może jeszcze w tym roku wyda pełną wersję. A to powinno podbić sprzedaż, podobnie jak potencjalne wersje konsolowe. Przed U-Boat więc najlepsze czasy. Unsolved. Pamiętacie dobre czasy, w których Artifex Mundi tworzył swoje niezapomniane gry Hopa? To jeszcze się nie skończyło, ale przeniosło do zupełnie nowego świata. Nowe wcielenie sympatycznego gatunku to mobilne Unsolved, które stanowi swojego rodzaju hub dla wielu produkcji tego typu. Artifex Mundi nie proponuje więc wielu gier, a jedną, z poziomu której klienci mogą kupować nowe przygody. Efekt? Ten rok to fantastyczny okres dla dewelopera. Od dłuższego czasu wyniki finansowe studia poprawiają się. W marcu przychody z Unsolved wyniosły 5,1 miliona w porównaniu do średnio 1,7 miliona miesięcznie w zeszłym roku, czyli ponad 20 milionów złotych rocznie. Oczywiście wyniki napędzają regularne inwestycje w pozyskiwanie użytkowników, ale bez tego zdobycie skali na rynku mobilnym jest prawie niemożliwe. Ten rok, jeśli trend się utrzyma, może być nawet 2-3 razy lepszy. Gry VR nie zarabiają? Niektóre przeczą tej hipotezie. Takim tytułem jest niepozorne Warplanes World War I Fighters. Grę o bitwach myśliwców z okresu I wojny światowej opracowało mało rozpoznawane Homenet Games. Założycielem studia jest Mirosław Dymek, były prezes Reality Pump. Deweloper skupia się głównie na rynku mobilnym, a od jakiegoś czasu odnosi spore sukcesy w świecie wirtualnej rzeczywistości. Jak to wygląda w liczbach? Z informacji, jakie otrzymaliśmy od studia pod koniec zeszłego roku, wynika, że Warplanes World War I Fighters znalazło już ponad 500 000 nabywców. Nie jest to tak dużo jak Super Hot VR, ale jak na warunki platformy jest to fantastyczny wynik,
którego może pozazdrościć wielu deweloperów tworzących gry płaskie. I na tym kończymy listę dochodowych tytułów polskiego game devu, o których być może nie słyszeliście, a jeżeli jest inaczej, koniecznie dajcie znać w komentarzach. Dziękuję serdecznie za uwagę, widzimy się w następnym materiale. Dzięki, do zobaczenia, cześć.